Siemano do was, z tej strony Skodzi, się witam was w nowej serii Thief, czyli Złodziej. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, ponieważ ja tego przeczytać kompletnie nie umiem. Gry naprawdę nie mogłem się doczekać, więc... Chyba sami rozumiecie, co to znaczy, prawda? Dobra, to co, zaczynamy chyba grę, co nie? Zaczynamy chyba grę. Zagramy sobie na poziomie złodziejskim, ponieważ nie umiem jeszcze w to grać zbytnio. Jeżeli chcecie sobie przeczytać, o czym ogólnie jest ta gra, to przeczytajcie opis. W opisie jest wszystko napisane. Naprawdę, uwierzcie mi, wszystko jest napisane, dokładnie tak jak to jest. Własny, wow, nawet można sam spersonalizować sobie rozgrywkę. I to podoba mi się naprawdę, że to jest po polsku i nie było żadnych problemów z aktywowaniem tego. Zazwyczaj w grach były problemy i to naprawdę spore, żeby cokolwiek włączyć. A tutaj po prostu było pum, pum, pum i byziemy to per popo i gramy. Nie ma batach, co nie, tutaj jest normalnie. Na przykład w Dishonored, na przykład nie mogłem tam włączyć polskiego języka, ponieważ nie było to na polskiej, na polskim terytorium kupione, tak jakby, prawda, bo ja mieszkam, jak wiecie, w Danii. I tutaj miałem z tym drobny problem, ale sobie poradziłem, więc można powiedzieć, że jest git. Tak, tak. Wskazówka. Wodne strzały potrafią likwidować źródła światła poprzez... To akurat wiem. To widziałem na gameplayu kiedyś. Znaczy kiedyś. Jak wypuścili pierwszy gameplay z tego, naprawdę. To... oglądałem dwa albo trzy razy, naprawdę. Żeby tylko i wyłącznie zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda. O, ja cię. Naprawdę, gra według mnie jest niesamowita. Ja nie jestem pewien... Czy nie przyczepią mi się o prawa autorskie, więc będę starał się trochę mniej gadać, ale gadać jednak na tych filmikach. I sorry za to. Ale muszę. Naprawdę. Za bardzo się trochę boję, możemy powiedzieć. No dobra. Prolog. Skok. Skok, znaczy skok, wiecie. Skok jak skok. Na C kucamy. W kilaletnicy. Na E zbieramy itemy z tego, co widzę. Tak, dokładnie. Czyli możemy chyba zebrać wszystko. Na E też gasimy światła. Tak, światło nas zdradza. To jest niedobre. I tak, o, z tego co widzę, to cenne przedmioty nam poświadają taką różną poświatę, jak zresztą sami widzicie, prawda? Co nam bardzo ułatwi zadanie kradzieży całej. To jest ogólnie gra, w której trzeba być cicho, co może nie jest takim zbytnio moim jakby tym, ale chociaż w Dishonored sobie poradziłem i nie miałem z tym większych problemów tak naprawdę, więc mam nadzieję, że tutaj też mi to wyjdzie tak jak chcę, żeby mi to wyszło tak dobrze, wiecie, tak idealnie, że tak powiem. Spacie, żeby przeskakiwać przez przedmioty. Znaczy ogólnie, no wiecie, przeskakiwać jak przeskakiwać, prawda? Nie możemy biegać póki co, niestety. Raczej też nigdzie nie przejdziemy, więc idźmy po prostu do przodu tam, gdzie trzeba iść. Ogólnie to naprawdę niekiedy są... to trzeba klikać, tak? Tak, niekiedy są naprawdę fajne takie małe rozgrywki, typu otwieranie zamków, takie małe... co takie małe? Jestem tak bardzo podekscytowany tą grą, że po prostu nie mogę. Nie mogę, naprawdę. Tak, tyle czekałem na tą grę. Ogólnie jest dużo fajnych tutaj minigierek, które przekonacie się podczas oglądania mojej serii, o ile będziecie go oglądać. Mam nadzieję, że będziecie, prawda, że będziecie. O, jacie. Ktoś tu, no, przecież widać te cholery. O, właśnie. Tutaj szukamy teraz na przykład przełącznika. Poszukaj myszką lub klawiszami, aby znaleźć ukryte przełączniki. Możemy ruszać myszką albo klawiszami. Popatrzcie, teraz nie ruszam klawiszami. I E, żeby je przełączyć, o ile coś znajdziemy. Jeżeli będziemy gdzieś blisko takiego przełącznika, to... No ta kropka, o tutaj, o właśnie, widzicie, powinna się zaświecić. Wtedy możemy nacisnąć i zobaczyć, co jest w środku. Otwórz zamek. Otwieramy zameczek. Myszką nakierowujemy jakoś to. I E ustawiamy. Proszę bardzo, jak tylko się zaświeci, to na E klikamy i się automatycznie ustawia, tak jakby, prawda? To jest zarąbiste. Jeszcze można potem... będzie taki tryb jakby, w którym będzie widać, co jest w środku. Nie wiem dokładnie, jak to będzie działało, ale też zobaczymy. To mnie też bardzo ciekawi. Ja ogólnie kocham w takich grach właśnie takie coś. No i proszę bardzo, zdobyliśmy jakiś amulet. Amulet jakiś cenny z tego, co... Cholera, widzę. Dobra. Możemy biegać. Nowy... Nie możemy. F1 dziennik. Czekajcie, na F1 mamy dziennik. Lśniące upierzenie. Bardzo ładna nazwa dla jakiegoś... to jest unikatowy łup. O, jacie, dobra. To rozumiem. To rozumiem. Unikatowy łuk. Łup. Jezu, co ja gadam. Zamknij dziennik. To nie jest to, co on myśli, że to jest. Tak powiedział. Zresztą sami też mogli się przeczytać. O, tutaj kolejny. A nie, myślałem, że to będziemy mogli usłyszeć ten. 8 ze szczytu pół. Ziumutupu. Przytrzymaj, aby nacisnąć ćwikłę.
i pójść, aby wystrzelić. A gdzie my możemy... Tam chyba możemy w to wystrzelić. Nie, czekajcie, gdzie my możemy w to... No tak, to by miało w sumie jedyny sens, prawda? Nie, czekajcie, obserwuj. Tam możemy... takie coś możemy wystrzelać. Strzały z... ten... z tym czymś, prawda? No, wiecie, o co chodzi. I tak, możemy skakać, po prostu skacząc na linę, wspinamy się po niej i jest git, jest majonez normalnie, jakby nie patrzeć, prawda? To chyba każdy rozumie i bum, żeby skoczyć ze sznura. Erin. Nie znam Erina, kto to jest. How else would you know it was me? Basso did tell you we were working together on. Będziemy współpracować. Ja myślałem, że on działa sam. Że Kari działa sama, tu kurde nie, on działa kurde z jakąś Erin? Come on, it'll be just like old. Z dawnych czasów. Ja ci dam, że czekajcie chwilę, muszę coś wyłączyć, dobra. Jestem z powrotem. I dobra, no więc teraz możemy biegać, na shift biegamy. I na spację nie na spację? Tak, jednak na spację. Nie możemy przytrzymywać spacji, jakby nie wiem, ponieważ on wtedy nie skacze. Normalnie tak jakby miał skakać. Musimy klikać. Z jednej strony jest to dobre, ale z drugiej strony nie jest to takie, co zazwyczaj w grach jest. No ale trudno się mówi, prawda? Tak już bywa. Wow! Ale to zarąbiście wygląda, naprawdę. Glad you could make it. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Ja bym wybrał to, żeby było bardziej zabawne. Come on. Let's get Basso his commission. Roboty dla Basso. Szkoda, że ta... Czekajcie, klejnot światła wyświetlone w lewym dolnym rogu ekranu wskazuje, że znajduje się obecnie w cieniu. W cieniu jest tej trudniej tutaj nie wykryć, to akurat wiem. Czyli chodzi o ten, który po tej stronie. Nie wiem, po której stronie to będzie w sumie widać, po waszej stronie. Widzicie, teraz jestem w cieniu, czyli teraz mnie nie widać i to się świeci na czarno. Nie możemy biegać, jak jesteśmy na kucaku, prawda? Co jest za nim? Naciśnij E w pobliżu budynku, żeby stracić, zobaczyć, co jest za nim, tak? Dobra, zobaczymy, czy to działa naprawdę. E, podglądaj, dobra, jest, działa. AD, aby się wychylać. No, to raczej jest dosyć logiczne, prawda? Nie wiem, jak ona tak szybko chodzi, ponieważ ja nie mogę biegać. Uuu, to mnie widać. Mam jeden nowy przedmiot w jakimś punktu, zdobyłem kartę, ludzie! Ooo! Co za chamstwo! Poszła sobie normalnie. Idź, dobra, daliśmy radę. Musimy niestety iść drugą stronę, ponieważ my nie mamy takiej rzeczy, co ona ma, żeby się wspinać. Widzieliście chyba, co ona ma, prawda? Czekajcie, mogę się wychylić też? Tak, nie mogę się wychylić, niestety. No dobra. Mówi się trudno. Myślałem, że mogę tak się wychylić, wiecie, jakby za muru, ale niestety się nie da. Nie jest to jakoś zbytnio dostępne. No, naprawdę jestem zazdrosny do cholery. Sam bym taki chciał. No, no kurde, kucnąć, no co ty nie powiesz, chyba, że nie mogę biegać, bo mam kucaka tak naprawdę, no było bardzo miło. Ona tam jest, dlaczego ja miś tutaj, o? Co to robi? R, aby uderzyć pałką, mamy... Wow, mamy pałkę! Nie sądziłem, że będziemy mieli pałkę. Co to było? O kurde, ktoś mnie usłyszał. No tak, przysłyszałeś się, no naprawdę przysłyszałeś się. Co ona znalazła? Zaczęła mnie powoli wkurzać ta baba. Znajduje wszystko to, czego nie powinna znajdować, bo ja bym chciał to znaleźć. Uuu, dziurki od klucza. Przytrzymaj, tak? Przytrzymaj. Okej. Okay. How nice. Tu nic nie ma. Tu nie dawaj, ja chcę wyjść, jak z tego wyjść teraz? Na pewno nie na escape. Pójdź, spacja. Mam coś popatrzeć? Nie, dobra, prawie przycisk myszy, dobra, rozumiem. Mogę też tutaj popatrzeć? Nie, muszę utworzyć w takim razie tutaj ją. Aha, pół, dobra, jeden otwarty, drugi otwarty i trzeci otwarty, dobra jest. Ciśniemy do środka. Po cichutku, żeby nikt nas nie zauważył. Bierzemy wszystko, co tu jest, sprawdzamy wszystkie szuflady, bierz też wyższą szufladę, dziękuję, dobra, co to jest kao... Co to, kałamasz? Ja źle przeczytałem, czy tak naprawdę było napisane? Co to znaczy? Co to znaczy kałamasz? Chyba źle przeczytałem, bez jaj. To by nie miało sensu. Dawaj.
Gaś wszystkie światełka. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale zgasiłeś i to jest najważniejsze. Coś tu jest? Tak, coś tu jest. Dziennik podglądacza. O, ale no mogłoby być jakoś zatentegowane, no bez jaj. Lepiej zamykać po sobie, żeby nikt się nie skapnął, że my tutaj byliśmy, prawda? To jest, nie będzie zbytnio miłe. Jak ktoś sobie powie, o, tu był ktoś, normalnie jakiś chyba złodziej. Nikt mówi się tutaj. Dawaj. Wszyscy mogą mnie zobaczyć w świetle, ja to wiem. Nie. Dobrze. Okej. Miejsce przekazania informacji. Czekajcie. Jeszcze weźmiemy. Obczajmy, czy jest tutaj coś cennego. Oczywiście, że jest. Jakby mogło nie być coś czegoś cennego tutaj. O. Mam nadzieję, że nikt tutaj zaraz nas od tyłu nie zajdzie, ani od przodu, ani od żadnej innej strony, prawda? Miejmy nadzieję. Jak ktoś z nas zajdzie, to najwyżej go zabiję. Może to wątpię, żeby teraz była tutaj taka opcja. Bo póki co uczymy się skradać, więc raczej nie będzie takiej opcji. Przydałoby się naprawdę... Cholera. Przydałoby się... Chodzenie trochę szybciej jak na tego kucaka, prawda? No, kurczę. Tu sporo. Oj, sporo. Około 160-170. No, ja mam dobry styl kradzienia. It's the Baron's mansion. Barona. Normalnie będziemy do barona na kawkę, na herbatkę. Ciekawe, czy nas poczęstuje. Worry? Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. To taka przenośnia. Bez jaj. Dobra. Czy to był prolog? Czy to był cały prolog? Czy to jeszcze wskazówka? Nie zapomnij uzupełniać wyposażenia pomiędzy rozdziałami. Odwiedzaj sprzedawców. Wow, to tutaj nie wiem, że będzie wolny teren. Znaczy w sensie wiecie, że wolny co chcemy. No, od cholery. Słuchaj, letnicy? Thieves and swords do not get on well. Jak to nie? I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. Ona nie jest tylko złodziejem, ona jest złodziejobabą, złodziejokobietą, złodziejo... Normalnie przejdź do nie daj się zauważyć ani usłyszeć, to nie będzie trudne. Ja jestem mega cichy, ja jestem taki cichy, że aż... Wow! Wow, widzieliście to? Normalnie się teleportowałem. Wskocz tam. Dziękuję. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Powoli zejdź strażnika od tyłu przy kłusni, by uniknąć wykrycia. Aha! Przytrzymaj E. Kontrol, opuszczać się i nie robić... Aha, okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem, czyli nie mogę... Czyli jeżeli wejdę teraz w wodę, z tego co tak mi się wydaje... Nie będę robił takiego dużego hałasu, jakbym chodził... Bez kontrolu znaczy mi chodzi. Wiecie, o co chodzi, no prawda? No dobra, idźmy. Cicho. Dobra, dawaj, to dobra, Gar. Dobrze, o to właśnie chodzi. Podejdź do statuetki i weź wodne strzały. Dobra, czyli tam są wodne strzały. Możemy się tutaj przeteleportować, czy mamy iść jakoś... Nie. Póki co chyba musimy mieć po prostu... Nie wiem, jak to zrobiłem. Wtedy... No dobra, dwa razy spację się naciska i wtedy BUM! Ciśniemy po prostu... magicznym sposobem przez jakieś cholera, wie co. 6 to jest wodna strzała. Czyli to możemy... Fuck, źle. Jak to się... celowało? Nie tym. Tak o się celowało, czyli trzeba przytrzymać lewy przycisk myszy i... BOOM! Bardzo ładnie. Aha, wiatr, uważaj, Boziom. I teraz on nas niby nie... Naprawdę, on nas nie widzi. No chyba z jaja robisz. No chyba z jaja robisz, naprawdę. On nas nie widzi.
Aż taki ciemny, on nie może naprawdę tym być ten assassin, bez jaj. Znaczy assassin, kurde, co ja gadam? Złodziej. Za dużo assassinów, za dużo innych rzeczy. You couldn't set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. If you pack it together too close. No, jak on się zarąbiście porusza na tym, no, w tej grze, naprawdę. My family used to be charcoal burners. Oh yeah? That's work you don't see much since the factory. Ja bym wziął drugiego, ale niestety nie mam. Nawet się nie skapnął, że. Ja stoję przecież obok niego, bez przesady. Kół, aby wykonać powolny. Kupował. Dobra. I teraz możemy. Możemy go pociągnąć, w którą stronę chcemy. Genialne, naprawdę. Znaczy w sumie tak jest w większości gier, jakby nie patrzeć. Za dużo się ekscytuje tym, co jest normalnie. Ale. Ale ona zła, zabija, no ja unieruchamiam, a on. I don't kill without thought or good reason, and I don't get paid for it. Tą grę można przejść na dwa sposoby, zabijając albo po cichu, nikogo nie zabijając przez całą grę. I to mi się wydaje, że to jest jednak prawda, naprawdę. Czy znaczy, skoro tak pisanie, no to na pewno tak jest, więc nie będę tutaj zaprzeczał, bo tak musi być, prawda? To by nie miało sensu, jakby tak nie było. Możemy tutaj przejść tak, a możemy przytrzymać, jest tutaj ten, jest tutaj to coś. Ale raczej nic tutaj nie będzie, nie, dobra. To w takim razie wejdźmy na luzie, na spokojnie, żeby się nie martwić. Nie, ja idę pierwszy. Ustaw, no i git. I teraz możemy wejść, normalnie nie patrząc na to, czy ktoś tu jest, czy nikogo tutaj nie ma, bo tak to się właśnie robi. Głupi szpon, ja też chcę kuźwa szpon. O, jak niemiło. Ona ma szpon, a ja nic nie mogę niestety zrobić. Możemy do rzucania. A jak to niby wybrać teraz? Tutaj. Możemy to rzucić niby do tyłu, tak? Czyli będziemy mogli potem przejść tamtędy. Dobra, za chwilę zobaczymy. Za chwilę zobaczymy, jak to działa. Nie, nic nie widziałeś. Okej. Widzieliście to? Tak się to właśnie robi. Tak się to właśnie robi. Ja jak jestem podekscytowany tą grę, bo jest grę bez jaj. Naprawdę. Dobra, póki co on mnie nie zauważył. W sumie to się cieszę, jakby nie patrzeć. Tam na dole jeszcze widziałem dwa albo trzy przedmioty. Więc trzeba będzie tam jeszcze zejść na chwilę. Kurde, może jednak. Nie, czekajcie, no. Są tu gdzieś. Nie, dobra, może jednak nie ma. To w takim razie idźmy na dół. Znaczy idźmy tam, gdzie musimy. Tam są jeszcze przedmioty. Z tego co wiem, to oni mogą zapalać to, co ja zgaszę, więc. Więc nawet jeżeli ja zejdę i zgaszę to, to on i tak to potem zapali. A tam widzę leży przedmiot, który możemy zebrać. Zobaczymy, jak to zadziała. Fuck, tu jest strażnik, zapomniałem. Okej, czekajcie. No dobra, teraz wejdziemy tutaj sobie na luzie. Prawda, że wejdziemy? Tak, dobra. No i git, no i mamy przedmiot z dołu w sumie, który chyba jako jedyny tam leżał, tak mi się wydaje. Dobra, jest. Nie będę narzekał, bo jest git. O to właśnie chodzi w tej grze. Możemy zapisać sobie, w którym miejscu chcemy? Nie możemy, bo to jest póki co chyba tutorial, więc w tutorialu niestety zapisywać raczej nie można. Tak jest w każdej chyba grze, więc się w sumie nie dziwię tak naprawdę. Może coś tutaj jest? Nie, tu była nasza kochana Erin, czy jakiej tam było. Która zabija strażników zamiast po prostu ich. Tak, ja też się o to martwię właśnie, wiesz, bo ty kurde zabijasz, bo to nie jest takie, jak powinno być. You can kill faster and make mistakes faster. I get it. Tak, ja też to rozumiem. Not in control. That's why I'm better. Jak można by powiedzieć, babskie gadanie, ale bez obrazy oczywiście, okej? Ukradnij szpon. Ciekawe, jak sobie teraz poradzi, skurkowana. I to jest chyba filmik, który też jest przedstawiony w trailerze, więc.
Więc wiecie, więc no właśnie. Chyba sami rozumiecie, o co mi chodzi. To jest coś. Obstawiam, że skoro zabraliśmy jej szpon, to ona w coś się wpakuje przez to, że nie będzie mogła użyć go. Więc właśnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Podajcie klucze, bo jak nie, to was zjem. Skorzystamy z miejsca pierwotnego. Pierwotnego. O, ty bez jaj, to naprawdę działa, ja się tylko nabijałem, tak wiecie, tak for fun. Ojej, nie, dokładnie, dziękuję, dokładnie, aha. Nie idziemy tam. Tak, muszę cię przyszykować. Uważaj, bo nie masz tego zastronnego czegoś tam. O, cholera. Ona się wkurzy. Bez jaj, mówię, patrz, ale walka. Nie bije się kobiety. Co za mężczyzna. Jak on śmiał w ogóle. Teraz go zauważyli na to, tak jeszcze. Nie. Nie, nawet nie. Nie próbuj. Użyłaby swojego skoku, jakiegoś tam, nie wiem, teleportu, teleportu i by było okej. O, ja pierdził. Oż ty w dupę, dobra, to nie jest chyba zbytnio miłe. Aż mnie gęsia skórka przeszła, bez jaj. Ale naprawdę, na serio. Wskazówka. Ślisk jest bardzo cicha, ale używanie go na głośnych powierzchniach takich jak... Nie, na głośnych powierzchniach jest też... Tak jest hałaśliwe, kuźwa. I tak jest hałaśliwe, dobra. Nie odwracaj się tyłem do zaalarmowanych wrogów, bo wiele z nich ciebie... Coś tam, nieważne. Nie wiem co. Nie umiem czytać, od razu mówię. Przeczytajcie sobie sami, ok? Bo ja nie umiem czytać. Bez obciąga. O! Przewidziało mi się. Myślałem, że to pisze obciąganie. Głosy. Mam dość tych koszmarów. Ciekawe kto to mówi. A, dobra, to... Nieważne. Nie, to on. Szkoda, że napisy się spóźniają. Albo dźwięk ogólnie się spóźnia, nie wiem. Bez jaj, napisy się spóźniają, ale to nie jest miłe. To są problemy, to są bugi, to nie fajne. To nie są napisy do tego, co powinien aktualnie lecieć.
Napisy lecą trochę za szybko, to nie fajne jest. No ale cóż, no czasami bywa, no. O kurde, czy my możemy się tutaj, nie możemy się ruszać niestety. W sumie to dlaczego oni nam pomagają? To jest zadziwiające. Znaczy ja nie narzekam, wiecie, ja nie narzekam i to pasuje, że oni nam pomagają, bo w sumie na tym to polega, żeby tutaj współpraca i wiecie, no chociaż on działa sam, ale to nieważne, bo jednak to jest współpraca, prawda, to jest najważniejsze, ja wiem, że o to chodzi, ja nie wiem, co ja w ogóle gadam, ja gadam po prostu, żeby gadać, bo mi się nudzi i jak, znaczy mi się nie nudzi, ja po prostu gram, a jak ja gram, to gadam, normalnie gadam, jak ojej, właśnie, rozumiecie. Coś tu jest nie tak, zgadzam się, ruszam do wieży zegarowej, muszę oczyścić umysł, dobra, blokada, rozdział pierwszy. I nie, tutaj nie będziemy sobie już grali, zapiszemy sobie tutaj grę. Ja się z wami pożegnam, jeżeli podoba mi się serio, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, że wam się podoba. I tak samo pod następnymi odcinkami dawajcie łapki w górę, ja się teraz z wami żegnam. Więc na razie, cześć i pa i widzimy się w następnym odcinku, czyli jutro. Pa, pa i właśnie, wesołych świąt złodziei, który jest dzisiaj, pojutrze itp. I wesołego jajka, pa pa. Psz.